Dziś zapraszam Was na film wielokisielowy, w którym skupię się na twórczości Marty Kisiel, starając się odpowiedzieć na najbardziej palące pytania związane z tą autorką. Od czego zacząć przygodę z nią? Co i jak i z czym się łączy? Co czytać po czym? Co przed czym? Co jest częścią czegoś składową? I tak dalej, i tak dalej. A wszystko to z okazji zbliżającej się premiery najnowszej książki Marty, antologii opowiadań Pierwsze Słowo. Zostańcie ze mną. Jak to mawiają pradawni czytacze, a znam tylko jednego, dobry Kisielek nie jest zły. Dlatego dziś znowu na tym kanale pojawi się twórczość Marty Kisiel. Marty Kisiel, którą doskonale powinniście kojarzyć, jeżeli tylko ten kanał już od jakiegoś czasu oglądacie, ponieważ nawijam bezustannie o twórczości Marty Kisiel i każdą książkę staram się zrecenzować wedle swoich marnych ludzkich możliwości. No, oczywiście, twórczość Marty Kisiel jest wyjątkowa dla mnie z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza pisarka, która potrafiła mnie skutecznie chwycić za serce oraz za inne narządy wewnętrzne, zwłaszcza za przeponę, która po prostu pęka od śmiechu, ponieważ daje ten promyk nadziei w brzydki, pochmurny, nudny dzień, kiedy nic się nie chce, kiedy deszcz, słota i błota za oknem przybywają, gdy jesień paskudna swą okrywą liściastą pokrywa świat. No, nie jest to zbyt miłe dla mnie uczucie, nie jest to też pora roku dla mnie odpowiednia, dlatego też rzucam się w wir zapomnienia, poszukując lektury, która uraczy mnie i podniesie na duchu. I taką też książką było Dożywocie, które rozpoczęło moją przygodę z Martą Kisiel. Dożywocie klasyczne, dożywocie największe, najwspanialsze, najbardziej po prostu uznawane chyba przez fanów autorki przez EU. I nie ma tutaj żadnego błędu i proszę się nie czepiać, bo Marta Kisiel to autorka przez EU. Ale za każdym razem, kiedy opowiadam o kolejnej książce Marty, pojawiają się te same pytania w komentarzach. Czytaczu, czy ta książka to jest tom pierwszy, czy też kontynuacja? Można czytać osobno, czy trzeba czytać po czymś, przed czymś, za czymś? Czytaczu, od czego zacząć czytać Martę Kisiel? No i na żadne z tych pytań, poza tym, czy to jest kontynuacja, czy tom pierwszy, no nie jest tak łatwo odpowiedzieć, ponieważ od czego zacząć czytać Martę Kisiel? No ja bym powiedział, słuchaj, zamknij się na tydzień w domku. No może nie na tydzień, bo te książki wcale takie grube nie są. Zamknij się gdzieś tam na tydzień w domku. Weź te książki i czytaj po kolei, bo warto. Każda cię zaskoczy, bo każda ma w sobie to coś, te ikle. No ale dla kogoś książka 400-stronicowa może być czymś za dużym, żeby sobie tak testować. Dlatego dziś powiem wam, odpowiem na to pytanie, od czego zacząć czytać Martę Kisiel. Ale najpierw gwoli wyjaśnienia, w jakiej kolejności czytamy Martę i jej serię, ponieważ są dwie w zasadzie serie. Seria Dożywocie oraz seria Nomen Omen. Zacznijmy od klasycznego Dożywocia. Dożywocie, tom pierwszy. Nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli zaczynamy z Dożywociem, to zaczynamy od samego Dożywocia. Tom drugi, klasyczny. Siła niższa, to jest dwójeczka, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale co dalej, co dalej? Dalej już nie jest to tak oczywiste, bo w przypadku Marty Kisiel nic oczywiste być nie może. Więc dalej możemy sięgnąć, by mieć tutaj dalsze losy tych konkretnych bohaterów, po Małe Licho i Tajemnice Nieborządka, pierwszą książkę Marty dla dzieci, która we wrześniu była, pojawiła się w sprzedaży, trafiła do księgarni, by raczyć młodocianych, przyszłych kisielistów. Ale czy dzieci tylko zasługują na te książki? No nie, no dorośli też się dobrze bawią. Ja stary kuń, a zabawy miałem po pachy. Więc to jest, powiedzmy sobie, kontynuacja i miejmy nadzieję na kolejne tomy tej serii, tego cyklu, że również będą nam tutaj piękną kontynuację tych losów bohaterów z Lichotki przedstawiały. Ale co dalej? Dalej jest Szaławiła. Szaławiła, czyli opowiadanie będące wstępem do Dożywocia 3. Do Szaławiły jeszcze wrócimy. To teraz druga seria, która, no, musi się pojawić. Nomen Omen oraz Toni. Czytaczu, w jakiej kolejności czytać te książki? Teoretycznie Nomen Omen wyszło najpierw, więc jest traktowany jako tom pierwszy, ale to Toni przedstawia, opowiada o wydarzeniach dziejących się przed Nomen Omen. Ale co czytać najpierw? No, teoretycznie, chronologicznie Toń. Ale ja bym nadal wam polecił, żebyście zaczęli od Nomen Omen, ponieważ Toń skupia się tutaj na bohaterach, którzy rozwijają nam się pięknie w Nomen Omen. Którzy w Nomen Omen są tacy nieoczywiści, którzy na początku, no, nie wiadomo, co sobą reprezentują. Wobec czego, jeżeli chcecie mieć więcej niespodzianek, to sięgnijcie najpierw po Nomen Omen, a potem cieszcie się tymi niesamowitymi powrotami postaci, które znacie stąd w Toń. Toń, nie w Toni. Zawsze mówię w Toni, jak ta ostatnia lewiega, ale to wcale nie jest Toni, nie jest wcale głębia, tylko to jest tryb rozkazujący. Toń! No i co? Dożywocie czy Nomen Omen? Od czego zacząć?
No i dziś przybywam wam z odsieczą, z odpowiedzią na to fundamentalne dla przyszłych kisielistów pytanie. Pierwsze słowo. Antologia opowiadań Marty Kisiel. Zbiorek opowiadań, który trafi do sprzedaży 17 października, a na który składają się opowiadania, które Marta już kiedyś opublikowała, czy to na łamach jakichś gazet, czy jakichś periodyków, czy też w jakichś innych antologiach, oraz zupełnie nowe historie napisane specjalnie do tego wydania. Dlaczego powiem, że ta książka jest najlepsza dla początkujących czytelników Marty? Ano dlatego, że w tej książce znajdziecie najbardziej taki mocny ekstrakt Marty Kisiel. Będzie tutaj opowiadanie na przykład Dożywocie, które jest tym opowiadaniem, z którego wyrosło całe Dożywocie, cała ta książka. Ona się zaczęła od jednego opowiadania i to opowiadanie tutaj znajdziecie. Ale znajdziecie tutaj również namiastkę Dożywocia 3, czyli Szaławiłę. Szaławiłę, która ma się rozrosnąć do całej pełniuśkiej, fantastycznej książki. Ale czy to już wszystko? No, czy to jest tylko jakiś tam zaczątek tego, co już znamy? Nie, ponieważ Marta tutaj ma kilka opowiadań różnych zarówno stylistycznie, jak i w ogóle klimatycznie. Ponieważ będziemy w tej książce, w tej antologii przechodzili przez opowiadania niemalże metaforyczne. Mit o Demeter i Korze przedstawiony w bardzo poetycki sposób, co na przykład czytaczowej się nie podoba, ale wierzę, że jeżeli ktoś lubi mitologię, lubi jakieś takie współczesne wersje mitów i opowiedziane na nowo, w takiej fajnej, ciekawej stylizacji, to taka wersja tego mitu na pewno się przyjmie. Mamy tutaj też taką Martę Kisiel zabawną, przy której będziemy pijać ze śmiechu, jak na przykład Nawiedziny, co jest po prostu genialnym opowiadaniem, no, o cnotliwości, powiedziałbym tak w skrócie, żeby zbyt wiele nie zdradzić. Ale mamy też opowiadania inne, zupełnie odbiegające niemalże od tego, co żeśmy w Marcie poznali, za to, żeśmy Martę pokochali. Będą opowiadania metaforyczne, będą opowiadania bardzo poruszające, ale do poruszających opowiadań, ściskających za serce, łamiących serce, dopiero przejdę, będą też wątki kryminalne. No wyobraźcie sobie Martę Kisiel w wydaniu kryminalnym. Też takie coś tutaj jest, ale zakończenie, no, iście kisielowe, więc nie ma tutaj mowy o tradycyjnym kryminale. Będzie też rzeczywistość. Bolesna, zwykła, brudna rzeczywistość. Marta Kisiel w wydaniu ostrym, powiedzmy nawet to sobie wulgarnym. Coś, czego, no, jeszcze nie było. No i wreszcie poprzez cały ten zestaw opowiadań różnych różniacy, gdzie każdy ma swoją duszę i ta dusza inna od duszy innych się jawi, dojdziemy do opowiadań, które każą nam się zastanowić nad życiem, nad sensem życia, sensem istnienia, nad codziennością, aż do wielkiego finału, które po prostu sprawia, że Marta Kisiel z autorki, którą postrzegam jako tę, która zawsze przyniesie mi radość, tę, która zawsze promykiem słońca gębule mi ogrzeje, do autorki, która napisała coś, co jest w tym roku najbardziej dołującą rzeczą, jaką czytałem. Tak. I w życiu bym nie uwierzył, że wypowiem te słowa, ale napisała Marta opowiadanie, które po prostu zmiażdżyło mnie, zgniotło. I sądzę, że wielu fanów twórczości Marty będzie pod wrażeniem tego opowiadania. I w przerwach między sięganiem po chusteczki być może doceni piękno tego opowiadania. Dla mnie bardzo barbarzyńskim, okrutnym podejściem, okrutnym krokiem było to, w jaki sposób to opowiadanie zostało przedstawione, w którym miejscu zostało przedstawione. Nie powiem wam, w którym miejscu, bo jeszcze nie daj Boże przeczytacie je na początek i zepsujecie sobie zabawę. Ale sposób, w jaki to opowiadanie tworzy klamrę z innym i sposób, w jaki to opowiadanie pozostawia po sobie ślad, to jest coś niesamowitego i myślę, że Marta w ten sposób pokazała nam, że jest autorem bardzo wszechstronnym. W ogóle cała ta antologia pokazuje Martę jako autora wszechstronnego, który nadaje się do czegoś więcej, aniżeli pisanie tylko śmieszniutkich książeczek. Bo o ile Toni już była uznawana za poważną Kisiel, za Kisiel na serio, o tyle powiem wam, że dla mnie dopiero Pierwsze Słowo jest taką książką, takim zbiorem, w którym mogę powiedzieć tak. To jest Marta Kisiel na serio, to jest Marta, jakiej nie znałem. Marta, która mnie zaskoczyła, pokazując zupełnie swoje inne twarze. To jest niemalże 50 twarzy Greya, bez erotyki, chociaż z wątkami burdelu, w wykonaniu Marty Kisiel. To jest zbiór opowiadań tak różniących się od siebie, że czasami ma się wrażenie, jakby się czytało zupełnie innego autora. Koniec końców, no, pozostawia po sobie niezatarte wrażenie, które myślę, zwłaszcza dla rodziców, będzie doświadczeniem bolesnym, przerażającym, przytłaczającym. Iście depresyjna aura się tutaj wkradła.
I co ja mogę wam powiedzieć? Dla mnie Marta Kisiel pokazała tym zbiorkiem jedną rzecz. O ile wcześniej mógłbym ją zaszufladkować jako autorkę właśnie takich książeczek śmiesznych, zabawnych, o tyle tutaj pokazała, że stać ją na coś innego. Nie powiem, że na więcej, bo nie będę tutaj porównywał, że coś jest lepszego, że smutek lepszy od radości. Po prostu na coś innego ją stać. Pokazała, że niczym Dmitrij Głuchowski, który jest dla mnie fenomenalnym przykładem tego, jak bardzo można przestać być niewolnikiem jednej książki, pisząc inne książki równie fantastyczne, tak i Marta pokazała i myślę, że tym zbiorkiem może zerwać całe te kajdany nałożone przez dożywocie, przez otoczkę tej, która pisze o dziwactwach. Na tę, która potrafi być poważna, potrafi być refleksyjna, potrafi być sentymentalna, ale i okrutna. Wiele twarzy, co jedna to lepsza dla mnie, to jest fenomen i też taki początek idealny dla każdej osoby, która chciałaby sięgnąć po Martę. Od czego zacząć? Właśnie od pierwszego słowa, bo czytając ten zbiorek będziecie widzieć Martę w różnych obliczach i zarazem będziecie wiedzieli, czego spodziewać się po kolejnych książkach, czyli, tak w skrócie, wszystkiego możecie się spodziewać. Tyle ode mnie na dzisiaj, mam nadzieję, że wszystkie wam tutaj niejasności wytłumaczyłem w sposób godny, właściwy i że w końcu przekonam was do tego, żeby po Martę sięgnąć. Jeżeli nie z powieścią, bo wiem, dla niektórych 400 stron to może być za dużo na początek, to chociaż z tym zbiorkiem opowiadań. I nie poddawaj się, jeżeli jedno opowiadanie ci nie podejdzie, bo powiem wam szczerze, tak sobie myślę, nie wiem, czy ktoś będzie kochał wszystkie opowiadania na równo. Może znajdzie się osoba, która stwierdzi, że o Jezu, to opowiadanie jest straszne, okropne i złe, nie chcę już tej autorki. Nie róbcie tego błędu, nie popełniajcie go. Bo tak jak mówię, te opowiadania są tak różne, że nie wolno przez pryzmat jednego patrzeć na drugie. Absolutnie nie wolno tego robić, bo to po prostu doprowadzi was donikąd. Zrazicie się ewentualnie zupełnie niepotrzebnie, zupełnie bez powodu. Bo jak już mówiłem, kisiel niejedno ma imię i z niejednego owocu kisiel dobry wychodzi. Dzięki za uwagę, zapraszam was do subskrybowania kanału na YouTube, obserwowania profili na Facebooku oraz na Instagramie. Dajcie też znać, którą książkę Marty Kisiel lubicie najbardziej. Trzymajcie się ciepło, cześć!